Witamy Państwa, detektywistki firma Carbohort. Cześć Szymonie. Witam Cię. Dziś u Szymona Korczaka w pięknym sadzie gruszowym. Moi kochani, Szymon opowie Wam troszkę o gruszach. Ja Wam opowiem później o tym, co będziemy tutaj robić. Wielkimi krokami tak naprawdę już rwanie zaczynamy na dniach, w przeciągu 2-3. Towar, jakość, ilość, wszystko jest super w tym roku. Chociaż wiadomo, zawsze może być lepiej, ale naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Mieliśmy tutaj na tej kwaterze przymrozki w tym roku, ale dobrze wyszło, jest ok. A towaru jest dowalone. Towaru jest dowalone, także sobie damy radę. Ale wiadomo, zawsze można zrobić coś więcej. Tutaj wychodzimy, widzicie na drzewach, że ta siła wzrostu nie jest aż tak duża na tych drzewach. Także tutaj chodzi nie jest wyrównana. Nie jest wyrównana, prawda? Tak, o tym mówiliśmy. I chcemy coś zrobić, zaczynamy wszystko od ziemi. Tak? Ziemia jest naszą podstawą i tu wszystko chodzi o tą ziemię. Ta siła wzrostu w gruszkach bierze się z ziemi. Jeżeli mamy silną i fajną siłę wzrostu, łatwiej nam się dba o te gruszki. Ta walka ze szkodnikami, z chorobami jest dużo, dużo łatwiejsza. W tym roku, jak miałem okazję i przyjemność być z moim tatą właśnie w Belgii, w sadach gruszowych, ocenialiśmy też jakby kondycję ich i wigor drzew. Tam dużo bardzo mówiliśmy właśnie na temat gleb i tym sposobem przy kilku kolacjach tak naprawdę Szymona tatą udało nam się nawiązać taki pozytywny flow na temat właśnie kondycji gleby. Słuchaj, pamiętać musimy o tym, że historia sadownicza w naszym rejonie sięga już blisko 100 lat, tak naprawdę. I tu praktycznie każdy jeden sad to jest czwarty, piąty, szósty, siódmy, już któreś pokolenie. Ja jestem czwartym pokoleniem, tu rosły same sady, sad po sadzie, także tak naprawdę gołym okiem widać, że ta ziemia jest zmęczona. Tu szukamy jakiegoś wyjścia, jakiegoś sposobu, żeby tą sytuację poprawić. Mamy akcję regeneracji Carbohumic, który będzie aplikowany w tym roku w sadzie po zbiorach. Jak już tutaj panowie się ogarną ze zbiorami, będą mieli więcej czasu na zabiegi doglebowe. Będziemy stosować Carbohumic w kilku różnych jakby ilościach. Dobraliśmy te ilości jakby na miarę do młodo posadzonego sadu, który macie, świeżo posadzony. Tak jest, tak jest. Mamy też drzewa 3-letnie, o ile się nie mylę. Tak jest, i będziemy stosować w drzewach starszych. I tak naprawdę jest to u Państwa Korczaków jakby przetestowanie naszego produktu. Ja oczywiście czekam na te efekty, zadowolenie moich klientów, bo wiem, że wszędzie, gdzie stosujemy Carbohumic, nie mam niezadowolonych klientów. Wiem, że ta gleba, jeśli dostanie dobrego bodźca, dobrego trwałego węgla organicznego w takiej postaci, której my to robimy, czyli Carbohumic 20-meszowy, niefiltrowany, jesteśmy w stanie wpłynąć na mocną poprawę, wzrost, wigor tych drzew, owoców, co wpłynie nam też bardzo mocno na ich odporność. Dlaczego? Jeśli budujemy, zadbamy odpowiednio o cały ten bufor glebowy i uruchomimy te wszystkie pierwiastki, które są zawarte w glebie, usprawnimy całą biologię w tym wszystkim, na pewno będzie to jeszcze lepiej i ja liczę na pozytywne efekty tego wszystkiego. Zobacz, to jest widok, który nam się bardzo nie podoba, czyli drzewka owocujące. Nie możemy się o to przyczepić. Owoce są ładne, jakość jest ok, ale ilość co roku jest ta sama. Drzewka nie rosną, nie dają nam żadnego przyrostu. Ekonomicznie cały czas zostajemy tak naprawdę na lekkim minusie. Jeżeli nie idziesz do przodu, to się cofasz. I tutaj szukamy tego sposobu, właśnie, żeby te drzewka, tego wariantu glebowego, który, żeby te drzewka pobudzić. Uruchomi wzrost i proces. Powiem Państwu, że jeżdżąc po wielu sadownikach, wielu uprawach jagodowych, ten problem jakby siły wzrostu jest. Są to niewyrównane jakby mimo powiedzmy tej samej odmiany, tego samego systemu posadzenia tych roślin. Brakuje im elementu, myślę, w którym właśnie my mamy ten element, jest to Carbohumic właśnie, który uruchomi te procesy jakby pobierania, wyrównania wszystkich składników, które wypompują nam te drzewa i te owoce. Wiemy, że cała robota zaczyna się tutaj od tej gleby tak naprawdę. Mamy piękne nawadnianie, mamy tutaj zraszanie też nadkoronowe. I to, co wcześniej powiedziałeś, w tym roku mieliśmy straszną suszę, tak naprawdę. Gdyby nie nawodnienie, myślę, że tego sadu by tu nie było. Musimy bardzo mocno zadbać o kolejne lata. Musimy zadbać o właśnie o tą retencję, zbieranie tej wody w tej glebie. Bez wody, tak bez wilgoci nie mamy w sadownictwie, nie mamy w żadnej produkcji roślinnej, nie ma nic tak naprawdę. Także mam nadzieję, że będzie fajny efekt w postaci Carbohumicu. Mamy tutaj różne dawki, ale na to przyjdzie kolejny czas, kiedy będzie
będziemy już lustrować, powiedzmy, w kolejnym sezonie po zabiegach u Was naszym karbunkiem doglebowym. Także myślę i mam nadzieję, że będziemy mile zaskoczeni efektem, jaki jest od nas oczekiwany. Rwanie zaczynamy za jakiś dzień, dwa, trzy, zaraz po zakończeniu rwania, także myślę, że w tym roku to będzie połowa października, może jakiś trzeci tydzień. Bierzemy się do roboty, szykujemy wszystkie dawki. I bardzo się cieszę. Za rok patrzymy, jakie są wyniki. Cieszę się za zaufanie naszej firmy. Życzę powodzenia w zbiorach. Dziękuję bardzo. Szybkiego, dobrego zbioru, dobrej ceny oczywiście. I do zobaczenia w kolejnych relacjach z gospodarstwem Państwa Korczaków. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Dzięki.